Cześć, witajcie w kolejnej części ekspedycji z No Man's Sky'u. Dzisiaj polecimy fazę trzecią. Ze spraw technicznych udało mi się ogarnąć sprawy z dźwiękiem. Napisałem już w poprzednim filmie, ale zapewne jest sporo osób, takich jak ja, które nie czytają opisów, więc chodziło jednak o dysk. Staruszek już nie dawał rady i spowalniał ścieżkę audio co 10 minut o kilka sekund, więc musiałem mu pozwolić przejść na emeryturę. Co do No Man's Sky'a. Jeżeli ktoś by zaczynał dopiero ekspedycję, zapraszam do siebie. Nie ma tu dużo może rzeczy jeszcze, ale baza jest w miarę wyposażona. W każdym razie można się podleczyć. Jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, będzie mi miło. Dobra, lećmy z tym koksem. Faza trzecia. Normalnie nienawidzę tej latającej beczki. Ciekawe, czy są na planecie jeszcze jakieś wraki, które można by było zagospodarować. Mogłem pomyśleć o tym na początku rozgrywki, nie? Generalnie na każdej z planet, jakie odwiedzimy, będę planował zrobić bazę taką, żebyście mogli sobie tam bezpiecznie odpocząć. Może, jeżeli będzie nam dane trochę surowców, też tam wrzucę jakieś kopalnie, jeżeli oczywiście twórcy przewidzieli tutaj stawianie kopalni, bo jeszcze do tego nie dotarłem, tak jak mówię, dopiero trzecią fazę, agresywni strażnicy. No, to będzie zabawnie. Dopiero trzecią fazę zaczynam, ale widzę, że każda kolejna planeta jest... Cicho, szczury. Każda kolejna planeta jest ciekawsza. Zapewne będzie chodziło o wybudowanie podwodnej bazy, jako że pamiętam, że z nagród w trzeciej ekspedycji dostałem jakiś tam nie batyskaf, a podwodne tam moduł podwodny jakiś, no mniejsza sprawa. A jest, dobra. No nie będę był jak przecież... z buta na planecie, gdzie strażnicy chcą odstrzelić moje dupsko. Jak widzicie, ciupeczkę się przebrałem. Jeżeli ktoś by chciał, w pierwszej bazie jest modyfikator wyglądu, także też możecie sobie skorzystać. Już widziałem, że ktoś tam podleciał, się przebierał. Średnio mi pasuje ten kosmiczny ork.
jakoś zawsze anomalia bardziej do mnie przemawiała. Właśnie. Ciekawe jest to, że usunęło mi boję komunikacyjną z mojej bazy. Nie wiem dlaczego. Na nic, wróć do opatrzenia. PM pulsacyjny. O, dobrze, dobrze. Teraz jeśli chodzi o PM-a. Broń, którą lubię używać, przynajmniej grając na padzie. Jeśli chodzi o celność, to jest słabiutko u mnie z tym. Niby poza zasięgiem, ale w zasadzie mógłbym go wezwać. Co tu? Pączek. Co on daje? Ładowanie plecaka odrzutowego. Tak blisko? Co? Fajne to. Jak ja tu wlazłem? No nie tak blisko, jak myślałem. A z drugiej strony 2 godziny z buta to też nie jakoś bardzo daleko, nie? To jest dość ładna planeta, trzeba przyznać. Trochę skalista, ale... Bardzo ciekawą florę ma. Którą zaraz przyłożę. Niestety, no, prawda jest taka, że lapek powoli przestaje dawać radę jeszcze przed aktualizacjami z piratami. Przed aktualizacją z piratami całkiem płynnie szło pograć. Tutaj już musiałem kombinować z ustawieniami po wszystkich aktualizacjach, bo no, boleśnie się na płynności odbiło. Jak blisko mi się renderują obiekty. Gdyby nie to, że jestem tak zajebistym pilotem, to pewnie już bym w jakąś skałę przyłożył.
Boję się, że strażnicy będą chcieli sprawdzić, jak dobrym pilotem jestem. Tą latającą trumną to nawet im nie spierdzielę. The fuck? Szczerze i bez bicia przyznam się, że myślałem, że to będzie bliżej. Z buta całkiem ciekawie by się tu biegło. W tych wszystkich górkach. W 30 sekund, czyli jeszcze nie tu, gdzieś dalej. Czy za górą? Za górą. 23. A 23 mamy, 32 mamy. No chyba sobie jaja robicie. Gdzie ja mam tu wylądować? Ale mindfucka złapałem przez tą sprawę. Już strażnik. The fuck. To się nazywa szczęście. A gdzie mam lecieć? Tam. Nie ma mnie. Na drzewo. Spojrzałem, jak daleko może lecieć w tą stronę. To już się hopy zgubili? Cieniasy. Padaj, purchawa. Chciałem przemyśleć temat, czy mam tutaj... dane nawigacyjne, żeby statek wezwać, ale chyba mam w plecaku. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, gdzie mam lecieć? W tą... Normalnie będzie tędy. Technologia naładowana. Po prostu patent z jetpackiem, że nie marnuje się w trakcie.
Kurwa, czajcie to, durny zwierzak. Jakiegoś zwierzaka przyłożyłem, no nie wierzę. Potem mi spadł na łeb. Ktoś mnie tu bije, czy? Udaje, że mnie bije. Oddech. Przynajmniej sobie norkę wykopałem. Będzie gdzie się chować. Dobrze, założymy, co tam. Urządzenie maskujące, to akurat wcale nie głupie. Co tu się teraz porobiło? Aż same ozdoby widzę. Dobra, rozsądnie będzie chlapnąć bazę, nim się pojawią strażnicy. Wspominali o urządzeniu maskującym. Spróbujmy, jestem ciekaw, jak to działa. Czy to wyczerpuje jakąś energię, czy coś? Grid nie atakuje strażników, oni tam kłamią. Na pewno muszę wezwać tu statek. Ale szybko to schodzi, o w dupsko.
Jest tu przywoływacz. Nie to. Statek chciałbym tu wezwać. Nie ma? To wezwę normalnie. Dlaczego nie mogę? Nie można wezwać podczas walki, ja pierdolę przed. Dobra, to się schowamy. Nie ma nas. Lipton jest taki, że nie mam... Narta. Że nie ma nawet surowców, żeby zbudować komputer bazy. Dlatego tak usilnie staram się wezwać statek. Bo wszystko tam jest. Pojazdu. W sumie nikt nie mówi, że komputer musi stać na powierzchni, nie? I upiększ bazę. Maksymalną surówkę, bo nie wiem, czy na statku mam wszystkie potrzebne elementy do budowy. Widzę, że zbytnio tutaj nie ma co się opindalać. Docelowo oczywiście to rozbuduję, przebuduję także. Jeżeli będziecie szukali schronienia, no to jak najbardziej zapraszam. Ale na razie to robimy tylko zwykły schron.
tak, żeby nam się strażnicy do dupska nie dobierali. Podziemny szocik. Przestawmy kompa. A się uparli na ten podziemny. O, co za parówę, no. Dość ciekawie to wygląda. Spróbujmy. Wiem, co spróbujemy. Nie spróbujemy, bo tam nie dojdę. A nie, dojdę. Lepsze niż było, nie? Co to jest? Przenośna stacja jak z badań pojazdu. Właśnie byłem przekonany, że tu będzie podwodna planeta. Się troszkę przeliczyłem. Co tu mamy? Tu mamy Nautiliona, tu mamy Minotaura. No dobrze, na razie zostawmy to jak jest. Mamy postawione, chcieli, żeby było postawione, jest postawione. Starajmy się ogarnąć tą fazę jakoś w miarę szybko. Te dwie nam się, zobaczcie, udało pyknąć.
Na pierwszej planecie, także tutaj już mamy spokój. Nie mam soli. Zbierz fasolę impulsą. Cholera. Mam ją. Nie wiem, czy wystarczającą ilość. Cztery blachy, dwie nanorurki. Szybko sobie skoczymy do pierwszej bazy, bo tam mam zostawione wszystkie wszystkie itemki. Dobra. Ile wystarczy? Dwa wystarczą chyba na zasilenie teleportera, nie? Tak, dla pewności. Chyba ona nie będzie aż tak duża, nim się zastanawiałem, ile ich postawić, ale... Rozważałem jedną na kratkę, ale znając siebie, to na bank będę coś kombinował, więc... Przed gorącem chyba mam jeszcze z poprzedniej misji. Puścimy sobie kabelek tak naokoło. W sumie nie wiedziałem, że te... do niego podpiąć. Dziwne, nie? Ej, no co jest? To się od ja nie pawliło teraz.
mojej myśli w takim razie. Wkurza mnie, że teleporter ma na przodzie gniazdko. Mam nadzieję, że będę miał te trzy fasole impulsowe. Kojarzę, że na pewno coś takiego zbierałem, ale nie wiem ile, cholerka. Sobie też zmienimy egzopojazd, jak już tu jesteśmy. A mam nadzieję, że tyle wystarczy. Gwiezdne bulwy. Czekaj. Tak myślę, że po 10 po prostu weźmiemy. To jest bulwa szpiku. Jednej bulwy nie mam, co? A coś jeszcze może? Jeżynki? Halo? Chyba nie. No dobra. Skoro nie ma, to wróćmy na tamtą planetę. Zapewne szybciej tam znajdziemy niż tutaj. Czemu dwójka mi się nie przesłała? Znaczy się obrazek, w sensie zdjęcie. Nie mogę. No mogę.
powiem, bujajcie się. Ja stąd spadam. O, ale nie dosłownie. Kurde. Damy radę podjechać? Pewnie, że damy radę. Szukam gwiezdnej pulwy, która była gdzieś tam. O, tam. Tak sobie myślę, że chyba pójdziemy na skróty. Jeszcze. O, demet. Nie to chciałem.
chciałbym zebrać, ale nie widzę. Fasola impulsowa. Dlaczego zawsze pojawia się coś, czego nie potrzebuję? Nie mówię, że nie fajna, ale nie potrzebuję. Kiedyś, kurde, trafię w tego ptasiora. Sola już stąd widzę. Wiedna jeżyna. Bujaj się, ciulu. Biegnę. Gdzie ona jest? Gdzieś tu powinno być, halo. Oj, jaką ja mam ochotę ci... Gdzieś tu. To znaczy, że... Fasola. Tutaj musimy górką minąć. Teren mocno z dupy, nie? Trzeba przyznać. Stary grawitin.
dupie sobie wstawić ten marker. Tam kolejne? Ale ja się tu poświęcam. Teraz się okaże, że bez hazmata nie zerwę. Ja pierdolę, jak ty mnie męczysz. Kamera daje radę, widzę. To ja potrzebuję, żeby hazmata założyć. Kurde, nie wiem, czy mama za ten stał do nas statków. Powiem, bujaj się. No chyba żartujesz sobie. Dobra, ale zostawimy tu statek. Ciula mi to da, nie? Bo statek będę musiał wezwać. Tutaj statkiem po prostu.
kolejnym raz mnie na tym dostali, że tylko w bazie można budować. Normalnie prawo Murphy'ego, nie? Gdzie jest ta moja? Celem do Stormtroopersów. No i co teraz? No jak wykryto? Coś ładnego ugotować. Wracamy do domku. Ty! Pimpek! No. Myślałem, że w skałę przyłoży. Nara. Postrzeżenie pogodowe. Zbliża się burza. W sumie całkiem niezłe wyczucie. Dwie blachy, jedna łata. No okej. To tam niespecjalny problem. Czy odwrotnie było? Zrobimy tak. Słodką fasolę. Proszę. Ta animacja była tania.
Grzymo jagody. Okej. Patrzcie, zapomniałem, że ta mikrofalówka ma własny magazyn. Można do niej powrzucać żarcie przecież. Dobra, wystarczy. Kurde, od tego gotowania się głodny zrobiłem. Co teraz? Kwiatki. Ile ich tam było? Znamy się? No cholera, znamy się. A faunę też? Spadaj, przez taki ciul jak ty spadł mi na łeb. 4. Kiedyś bym się na to rzucił, teraz to bym chciał odrobinę spokoju. 5 albo 6, nie wiem, pogubiłem się.
Nie mucz tu na mnie. Co to? Miedź. Ile jeszcze tej fauny? Jeszcze dwa. Okej. Sięgnie? Chciał. Jak mam spadać, to wolę w pojeździe. Latło jednego kwiatka szukał, co? Te niebezpieczne rośliny się zaliczają też. Bo one często, gęsto mają tak, że są nieznane. Naprawdę. Jezu. To jest aż nudne. Też są tak tępi jak dzidy.
No i tym oto sposobem skończyliśmy wkurzającą fazę trzecią. Tak naprawdę nie jest to jakieś trudne, ani nic, ale strasznie irytują strażnicy. Na szczęście ich broń jakoś zbyt dużo nam nie robi. Ciągły komunikat: uwaga, siły strażników aktywne. To mnie przyprawia normalnie o gorączkę. A najgorsze jest to, że tak kusi, żeby im dupska odstrzelić. Uwaga, bo ja tutaj sobie latam z pojazdem tak na luzie, ale mam na maksa ulepszone silniki. Nie wiem, jak tutaj podstawowym by się latało, nie? Dobra, zgubiłem swoją bazę. Dobrze, kończmy to. Fajnie, ale kontenery już mam, dzięki. Aczkolwiek ulepszenia skanowania na pewno się przydadzą. Zarażający wizja. Ciekawe, jak to wygląda. No dobrze. Faza trzecia skończona. Więc i ja się żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Ogarniamy fazę czwartą. Mam nadzieję, że będzie trochę mniej wkurzająca niż to, co było przed chwilą, bo będę musiał iść do lekarza po nerwosol. Mimo wszystko mam nadzieję, że jakoś w miarę się to oglądało. Trzymajcie się i do zobaczenia.